Witam serdecznie w moim garażu. Oczywiście konto nie zostało odbanowane jeszcze. Jest to serwer testowy. I nie spodziewałem się, że przyjdzie mi ochota na kręcenie tego właśnie filmu. Akurat jak będę miał bana. A planowałem już dosyć długo nakręcić taki film. I teraz przyszła mi na to ochota, żeby pokazać, jakimi, no, jak mi się grało czołgami, którymi już grałem. I najlepiej będzie przejść do drzewka rozwoju, bo tutaj widać tylko czołgi, które mam, bo rzeczywiście są to czołgi, które mam, bo na teście nie grałem, a nie, nikt u mnie nie grał na teście i są to czołgi nie kupione przez test, tylko te, które rzeczywiście ja mam. Ale dobrze, do rzeczy. Drzewko oczywiście wygląda inaczej, tak będzie wyglądało już niedługo. A zacznijmy od drzewka amerykańskiego, tak właśnie jak tu mam otwarte. Zaczynałem grać oczywiście, no wiadomo, Hayden Cunningham. Do tej pory go lubię, bardzo fajny czołg. Mi się wydaje najlepszy z pierwszych tierów. Przynajmniej bardzo zwrotny, szybki jak na pierwszy tier. Bardzo fajnie mi się nim grało. Później N2... Light Tank, tak? Tego to było tak dawno, że ja nie pamiętam i tak krótko grałem, że nie mam zdania na na temat tego czołgu. T2 Medium Tank, jak tylko zbadałem M2 Medium Tank, to nie chciało mi się nawet już tym grać, bo uważałem, że to jest badziewiasty czołg. Źle mi się grało Medium Tankami drugiego, trzeciego tieru. Dlatego też właśnie nawet do M, czyli nie doszedłem. A tutaj M, czy... i postanowiłem, z tego względu, że mi się nie spodobały medium tanki amerykańskie z tego drzewka do heavy tanków, do ciężkich, postanowiłem grać light tankami do drzewka średnich. I to nie była zbytnio dobra decyzja, bo później się okazało, że ja nie lubię grać średnimi czołgami, ale to rzeczy. M czy Stuart? No nie powiem. Szybki, zwrotny, fajny. Ogólnie już lubiłem go bardziej niż M2 Light Tank. M czy Stuart? Fajny. M5 Stuart. Bardzo dobrze, pozytywnie pamiętam. Chociaż było to dosyć dawno. Bo było to prawie półtora roku temu. No. Przesadziłem w półtora roku, bo to było w maju 2011. No i w ogóle to działko haubica, które on ma takie króciutkie, bardzo fajne, czołg szybki, wieża szybko się obraca, w ogóle bardzo pozytywnie go odbierałem. I później oczywiście zbadałem M7, to już jest medium tank, tak? Tutaj po prostu w tej chwili dodali MT. Ale to był po prostu M7, nic więcej nie pisało w opisie tego czołgu, ja już tak dawno nim nie grałem, że nawet nie zauważyłem, że dodali MT tutaj u niego. No, MT dlatego, że medium tank. I jego odbieram tak nieprzyjaźnie dosyć, nie lubiłem nim grać. Słaby czołg, nieprzyjemny. Ogólnie kicha, porażka i... nie polecam, ale żeby dojść do następnych, oczywiście trzeba przemęczyć. Shermana M4A8 pamiętam bardzo przyjemnie, a grałem nim chyba dosyć bardzo dużo bitew nim grałem, bo musiałem zrobić T20, a również postanowiłem iść do Slugera, M36 Sluger, ale na razie opiszę drzewko tutaj, a później tutaj. Sherman bardzo pozytywnie opisywany przeze mnie, szybko szczelne działko, które nie zawsze niestety wchodziło w czołgi, trochę za słaba penetracja, ale za to strzelał co niecałe 4 sekundy, 3 sekundy z kawałkiem, więc bardzo fajnie. Szybko, szybki, zwrotny, chyba
przeze mnie odbierany czołg jako najbardziej zwrotny i najszybszy z tych wszystkich tutaj średnich. Bo tutaj nie mówię, bo to jest lekki czołg, on M5 był jeszcze szybszy. Ale M4A czy 8 był taki najbardziej zwrotny, najszybszy. Później, no i go lubiłem. Później T20 jeszcze bardziej polubiłem od Shermana, ale on już nie był taki szybki, on już nie był taki zwrotny. No wie, że szybko się obraca, ale znowu pozytywnie odbierałem jego świetne działo, najlepsze, co 7 sekund strzał i dosyć fajne obrażenia. Ogólnie czołg z dobrym pancerzem jak na średni czołg. Można było powalczyć, można było poflankować. No w ogóle z tych wszystkich tutaj do Patona, bo tu jeszcze nie było tego, najlepszy czołg według mnie. Bo później już przechodzę do Patona, do Pershinga. Pershing, strasznie się zawiodłem na Pershingu. Trzeba było go przemęczyć i w ogóle nieprzyjemnie mi się grało i to w pewnym sensie zaczęli robić przyjaciele grający na moim koncie, bo mi się już nie chciało. Po prostu miałem nadzieję, że jak zbadam najlepsze działo na Pershingu, a już dużo trzeba było na tym tierze do zbadania działa, że to będzie lepsze. Rzeczywiście jest lepsze, ale co do tego tiera, co do poziomu 8, to on ma za słaby pancerz i w niego wszystko wchodzi, a przecież tylko idiota strzela w wieżę w czołg, więc jak w wieżę mnie trafili, to mnie nie przebili, ale jak w kadłub, to w każdy we mnie wchodził. No, nie mówię o niskich tierach, bo niskie tiery to mnie nie mogły przebić, ale przecież się walczyło też z 8, 7, które sobie ze mną z tym Pershingiem radziły jak chciały. Podobnie Patton. To jest ulepszona wersja Pershinga i niczym prawie się nie różni, jedynie odrobinkę twardszy, dużo zwrotniejszy. No bo właśnie zaleta Pershinga i Pattona to jest bardzo duża zwrotność. Bardzo szybko na gąsienica się obracają. Dodatkowo mogą się obracać w miejscu, co takie fajne tańczenie można robić. I właśnie Pershing się obraca szybko, a Patton jeszcze szybciej, bo właśnie stokowy, taki nieulepszony Patton jest taki jak Pershing, a ulepszony Patton jest jeszcze lepszy. Szybszy, zwrotniejszy i ma lepsze działo, ale i tak strasznie mi się nim grało i gra, bo nie wiem czemu, ale porażki na nim bardzo dużo wychodzą. I się męczę z tym czołgiem. I koledzy też się męczą, bo takie mam opinie. A jak grałem na teście M4 8A1, to już jest naprawdę świetny czołg. Nie wiem, co oni zrobili, ale no, czołg godny uwagi, ale nie mam go, więc nie mogę dużo na niego temat powiedzieć, bo tylko 3 bitwy grałem na teście. Albo może coś takiego. Teraz tutaj właśnie od Shermana jest drzewko do M36 Sluger. Nietypowy niszczyciel, podobnie jak Wolverine, którego nigdy nie miałem. Podobny bardzo do Wolverine'a. No bo ja oczywiście z Shermana poszedłem, nie robiłem tego drzewka tutaj. To T40 to jest badane tutaj przez kogoś, kto mi tutaj tak miał ochotę, ale nie ja. Sluger, no, dosyć fajny, ale nie taki najlepszy czołg, jakby się myślało. No. Rzeczywiście, strzelało do mnie dużo czołgów, nie mogło się przebić. Pancerz z przodu fajny. Duża zaleta, że można było się ustawić czasami bokiem i strzelać właśnie obrotową wieżyczką w lewo, no, do tyłu nawet, jak się chciało. Wada, no, jak w każdym niszczycielu z obrotową wieżą, wolno obracająca się wieża i to było trudne czasami do przebolenia, bo wieża się wolno obracała, jeszcze jak na przykład wieżę uszkodzili przy bitwie, no to już w ogóle kaplica. A tak, to działko dobre, ale nie bardzo dobre. No. Następny czołg to jest T25AT, który odbieram bardzo pozytywnie.
Normalnie chętnie bym go jeszcze kupił, żeby tak sobie pograć, bo to jest czołg bardzo świetny, bardzo, no, kurczę, no, przepraszam, rewelacja, no, T25 AT, czołg szybki, zwrotny, ze świetnym działem, oczywiście z tym najlepszym, działo, które wchodzi we wszystko, nawet w ósme tiery wchodziło, no już w dziewiątki gorzej, ale no, w siódme tiery to każdy weszło, w ósme tiery bardzo często, no nie zawsze, bo to jednak tier wyższy, nie? Ale no normalnie boskie i szybki czołg, który można było przejechać kilka razy mapę w jedną stronę, w jedną, drugą, nawet trzy razy mapę przejechałem w jedną, w drugą, żeby poszukać ofiar w ciągu jednej bitwy. I w ogóle superlatywy, najlepszy niszczyciel, jaki mi się do tej pory grało. I na tym czołgu pokochałem niszczyciele i był to zresztą pierwszy niszczyciel bezobrotowej wieży, jakim do tej pory grałem. Nie do tej pory, tylko pierwszy niszczyciel, jakim grałem w historii. No i później jest T28, którego mam do tej pory i zbiera się na T95. Jak widać jest, w tej chwili jest odrobinkę więcej, chyba 103 albo 108 tysięcy expa, bo to jeszcze się grało przed banem troszkę. A potrzeba? No dużo jeszcze, 165. Dobrze, cofniemy się do drzewka. Research. Albo może nawet tutaj z tego piszę. Właśnie. Czołg niestety już wolny bardzo. On ma 18 km na godzinę, tak? Tak, 18 km na godzinę. Bardzo mało zwrotność. I to są jego wady, które właśnie zostały spowodowane tym, że to jest potężny czołg, bardzo pancerny. Z przodu mało co się przebija w niego i działo najlepsze oczywiście te 120 mm jest maszyną do zabijania, bo strzela co około 7 sekund, a kosi bardzo dużo i bardzo fajnie, że się przebija prawie zawsze. To znaczy w 9 tiery się wbija, no, prawie jak w masełko, 10 tiery bardzo często. I dużo uszkadza, a co zatem też bardzo szybko strzela, bo co 7 sekund około. No oczywiście jest wolny, a jakie czołgi mnie przebijają za każdym razem w T28? Zauważyłem, kiedyś stanąłem naprzeciwko T34. Jest to premium tank w tej chwili, to był amerykański ciężki czołg 8 tieru, teraz jest premium tank 8 tier. On we mnie z przodu, gdziekolwiek mnie trafiał, kurde, wbijał się we mnie jak w masełko, więc T34 nigdy nie miałem, ale ma potężne działo, a jakieś tam Tigerki, Luwe, inne 8 tiery to się bardzo często odbijają, bardzo rzadko potrafią uszkodzić. Sam T28 też miałem taką sytuację, że nie wiem, ja chyba trafiałem fartownie w to zielone. Tutaj nie mam tego zielonego, no bo to jest, tu nie mam skórek. Gdzie ten T28 jest? Tutaj. Chodzi o ten, o ten, o ten tutaj element. To jest na zielono zaznaczone. Ja chyba, bo stałem naprzeciwko T28 i ja mu strzelałem chyba w to, a on mnie trafiał tu gdzieś. I ja miałem, no, strzał 1 na 1, właściwie strzelałem się z T28. Ja go całego zniszczyłem, a on mnie tylko raz walnął i mnie nie zniszczył. Taka sytuacja była, ale właśnie T28. Często nie potrafi przebić drugiego T28. Dobrze, to było drzewko amerykańskie. Tutaj o ciężkich czołgach nic nie jestem w stanie powiedzieć, bo nigdy nie miałem. Chociaż już wspomniałem, że T34 ma potężne działo, które przebija dużo. Po prostu nie chce mi się tego MCL męczyć. Okropny czołg, którego nie zamierzam mieć. Tutaj jeszcze
Oczywiście, przecież robiłem drzewko niszczycieli z obrotową wieżą, nie? Te 49, no tutaj o tych to nie mogę powiedzieć, bo to badałem prawie, że za wszystko, za wolne doświadczenie tego M48A1 to bardzo mało grałem, tego w ogóle nie, bo to zbadałem za wolne doświadczenie i dopiero te 49 grałem troszkę więcej. I te 49 szybki, zwrotny, taki bardziej skaucik niż niszczyciel, bo papierowy pancerz i no co prawda fajne działko, można było, jak się dobrze skampiło, dobrze ukryło, żeby nie było widać czołgu, siatką maskującą najlepiej, no to można było coś zdziałać, ale czołg bardzo papierowy i tak dalej, M18 Hellcat też czołg bardzo papierowy, wszystko w to wchodzi i źle mi się grało Hellcatem. Właściwie ja mało nim grałem, bo to później zaczął grać kto inny, Kamil chyba go zrobił. I Hellcat niestety, myślałem, że jak na szósty tier to już będzie coś lepszego, a jak patrzyłem na pancerz, on ma pancerz bardzo słaby, bo tutaj, no przecież 13 to przecież to się pierwsze tiery potrafią przebić chyba przez to, nie? Nawet wieże 25, no to przecież to jeden Kunigam, który ma na działku penetrację, które to ja mam na T1 Kunigam, muszę wejść tutaj właśnie w T1 Kunigam, działko, które ma penetrację 39, no to się przebija w Hellcata jak mu się podoba. To jest dziwne, że pierwszy tier 6 tiera strzela po prostu jak w masełko, nie? I dlatego Hellcata nie lubiłem, bo papierowy, bardzo dobre działko miał. Zresztą działo chyba właśnie to samo co w Slugerze, bo bardzo kompatybilne są czołgi te podobne tutaj, o tych samych podobnych nazwach. Chociaż właśnie kolejny czołg do opisania, ten 25 łamane na 2, zawiodłem się na nim. Bo jest to czołg niby odpowiednik T25 AT, a tak nie jest, bo nie ma działa tego samego. Ma działo słabsze i to jest bolączka jego, że niestety nie ma tego świetnego działa, co ten czołg, a niestety dużo słabsze, które często nie potrafi się przebić. Grałem na teście T28 prototyp i on ma już działo właśnie z T20, te same co T28. Częściej wchodzi w niego, wchodzą w niego obrażenia w T28 prototyp, no bo to już jest niestety obrotowa wieża i on tutaj może więcej. No ogólnie grałem nim dosłownie dwie bitwy i to już dosyć dawno. Nie mogę wiele powiedzieć, ale myślę, że fajny czołg, dlatego nie mogę się doczekać jak już będzie zbadany i kupiony on i nim może będę więcej grał T28 prototyp. Tutaj działa samobieżne, mogę krótko, szybko opisać, że T57 miałem rekord fragów 7 na początku mojego konta. Bardzo miło mi się grało T57, M37 trzeba było przeboleć. Kolejny czołg do przemęczenia. M7 PS grało mi się bardzo przyjemnie, całego go zrobiłem, jeszcze wtedy nikt nie grał u mnie dodatkowo. M41 czołg do przebolenia, do przemęczenia, kiepsko się grało i na tym czołgu, na M41 odechciało mi się grać działami samobieżnymi i tutaj M12 już był fajny. Mi się wydaje najcelniejsze prawie, że działo samobieżne, a przynajmniej z 6 tieru, najcelniejsze działo samobieżne z wszystkich dział samobieżnych, ale chyba znowu też z najgorszą penetracją i z najgorszymi uszkodzeniami, bo zdarza się na M12, że gdy się strzeli w jakiś czołg wyższego tieru, jest rykoszet. Czasami, nie tak często, ale są rykoszety z M12 właśnie. Dziwne, dziwne jak działa, ale samobieżnego to bardzo dziwne, to się dziwili koledzy jak u mnie grali. Ale znowuż właśnie najcelniejsze i najlepsze skupienie ma przeboskie. Trafia, no nie to żeby bezbłędne, ale bardzo dobrze się nim celuje.
M40, M43 mało grałem. Niestety to od czasu M12 Kamil u mnie grał działami samobieżnymi. Ja mogę M40, M43 ocenić jako amerykańskie działo samobieżne. Nie, ogólnie. Działo samobieżne 7 tieru z najlepszymi obrażeniami. I tyle, no. Bo bardzo duże obrażenia ma. M40, M43 właśnie tak dziwnie zrobili, że. To już nie jest chyba takie celne działo, ale ogromne obrażenia ma i świetne. Tak odbieram, przynajmniej patrzyłem na statystyki, że to jest najmocniejsze działo z tych dział. Tak to się miesza strasznie w tych tirach właśnie, w tych nacjach, bo rosyjskie znowu niby mają najlepsze obrażenia, a tutaj jest właśnie inaczej. Znowu te 92, już nie pamiętam co ja patrzyłem, ale te 92 znowu jest odwrotnie. Tych 8 tiera pomieszali okropnie te statystyki tych nacji. Dobrze. Teraz kolejna rosyjskie drzewko, bo później postanowiłem robić czołgi ciężkie rosyjskie. I tutaj osiągnęło się najwięcej do tej pory, bo po prostu bardzo lubiłem grać ciężkimi czołgami. Pokochałem wręcz. Jest to pierwszy rodzaj czołgów, którymi polubiłem grać. Później były niszczyciele, ale ciężkie czołgi po prostu polubiłem i do rzeczy. Tego nie pamiętam, bo to dawno. Tego mało grałem, ale nie podobał mi się. T-28 czołg, który trzeba było niestety przeboleć. I tutaj oczywiście nie miałem KW-1, ani KW-2, ani... no tylko miałem KW, nie? Zresztą, gdzie tu jest KW-2? Tu jest KW-2, tak? Nie było KW-1, KW-2, tylko miałem KW. Ale ogólnie to był KW-2, tylko na piątym tierze. I grało mi się nim, chociaż dużo osób go ocenia jako dobry czołg, mi się grało nim słabo. Bo ja nie lubię znowu takich mułowatych czołgów. A to jest czołg, który na gąsienicach obraca się wolno. Wieża obraca się bardzo wolno. Jedynie działo bardzo dobre, ale ja jak najszybciej zbadałem, działo to ostatnie, więc mało grałem tym obrzynem, co 30 sekund wali. Trollem, tak? Trollgun się nazywa. Ja Trollgunem nie grałem. T-150 nigdy nie grałem, bo tego nie było tutaj, nie robiłem tego drzewka. Przy okazji jest zbadany, no bo on chyba z K... A coś tam się... Tak, z KW-3 się dodał jako zbadany sam czołg i ten. KW-1S. Ja właśnie postanowiłem nie iść KW-3, bo tak było, że po KW był KW-3 albo KW-1S do zbadania ISA. Pomieszali całkowicie, no nie? A ja wybrałem KW-1S, bo postanowiłem, że ja wolę szybsze czołgi i zwrotniejsze. Chociaż później w mojej karierze zdecydowanie bym wybrał KW-3, bo ja lubię ciężkie i mocno spacerne czołgi, a KW-3 taki jest. Ale dobrze, KW-1S, no grało mi się fajnie, no działo, które strzela długo, to 14 sekund z doładowaniem i z wentylacją, pamiętam, czyli bardzo długo, ale działo, które po prostu niszczy. Fajne, ale sam czołg, trzeba na niego uważać, bo dużo w niego wchodzi, jest papierowy, ale znowu nadrabia tym, że jest szybki, zwrotny i jest jak uciec, właściwie to się gra nim bardziej jak średnim, niż jak ciężkim czołgiem. Zresztą dużo osób mówi, że to jest KW-1 Sporting, tak? No. KW-3 mało grałem, nie mam o nim zdania za bardzo. No, grałem, trochę grałem, bo miałem go, no. Od razu go nie sprzedałem, no. Fajny, ciężki czołg, pancerny. Mało w niego w ogóle ciężko się czemukolwiek przebić w ten czołg. To był szósty tier, ale ja nim grałem, jak już był na siódmym tierze, tak? I w ogóle fajnie mi się nim grało, bo
A czekaj, nie, miałem go na szóstym tierze, bo właśnie, żeby te 150 mieć i KW3 to właśnie troszkę grałem na szóstym tierze, rzeczywiście. I na szóstym tierze to była potęga. Na siódmym tierze to chyba już trochę się zmieniło. IS, oczywiście dużo nim grałem, bardzo przyjemnie odbieram ten czołg. IS, super zabawka. Wreszcie jakaś odmiana po KW zwykłym. Po KW1S, bo właśnie KW2 co prawda, KW zwykły po prostu był twardy, ale był wolny. KW1 znowu był szybki, ale był miękki. No i to były taki miks, nie? A właśnie IS to jest tak jakby połączenie tych zalet, nie? Czyli pancerny, twardy czołg i szybki czołg, którego bardzo lubiłem i no, trochę smutno było mi się z nim rozstać, przechodząc do ISA-3. No ISA-3 trzeba było troszkę przemęczyć, bo póki co nie było najlepszego działa, ale jak ISA-3 już ulepszyłem na maksa, to byłem bardzo szczęśliwy z tego czołgu, aż tak szczęśliwy, że nie sprzedałem go i mam go ciągle, bo jest to przecudowny czołg, po prostu Terminator. Ogólnie działko prześwietne, jak na ósmy tier. Pancerz też dobry. No, ogólnie mi się wydaje najlepszy ósmy tier, jaki miałem do tej pory. Bo mam też Tigera 2 i Tiger 2 się umywa w porównaniu do IS-3. IS-3, kurczę, super zabawka. Jedyna wada, jak to w każdym ruskim czołgu, słaba celność działa i często się strzela albo w glebę, albo nad czołgiem, jeśli czołg jest daleko. Dlatego lepszy do bliskich starć, bo no wiadomo, z bliska łatwiej trafić. IS 8, w sumie mało nim grałem. Nie tak dużo, bo tutaj Kamilowi pozwoliłem badać ISA 7. IS 8, ale ogólnie bardzo fajny, szybki. Jego wada to, że właśnie dosyć papierowy, jak na taki tier 8 ciężki niby. Wchodzi, że nawet Luwę albo IS-3 potrafi przebić ISA 8 w pancerz, w kadłub z przodu nawet, a z boku to już wręcz na pewno wszystko się przebija ISA 8 i papierowy 8 ciężki rosyjski czołg. IS-7 też mało nim grałem, bo tutaj 10 tierami jakoś nie odczuwam potrzeby grać, ale ogólnie grałem i działko prześwietne, gorzej z pancerzem. Pancerz, który czasami wchodzi, z przodu rzeczywiście jest bardzo pancerny, ale z boku, z tyłu masełko i po prostu bardzo duża zaleta działo, najlepsze działo, jakim do tej pory chyba mi się udało grać, bo to 10 tier, no to na 10 tierze świetne działo. Tutaj KW4 nigdy nie miałem, ST1 też nigdy nie miałem, bo po IS-3 był IS-4 i on mi się tutaj na 10 tier przeniósł i grałem nim trochę, nawet dosyć dużo musiałem grać, żeby zbadać działo. Ja grałem, Kamil grał, przemęczyliśmy to w końcu, to działo jakoś i bardzo ciężko się grało ISem czwartym bez działa najlepszego, a tylko działo trzeba było zbadać później od patcha 074, tak. A czemu? Bo to działo to było z ISa, czyli 10 tierem się grało, ale działem z 7 tiera i to było straszne. Po prostu to taka pancerna bestia, która nie potrafiła nic zrobić. Ale jak już się zbadało działo to najlepsze, to przy okazji oczywiście to działo się pojawiło też zbadane w ISie 8, bo to samo działo co ma IS-8. No to już jest fajna zabawka. Czołg, który jest wyjątkowy, bo od boku mniej wchodzi niż z przodu. Z boku jest bardziej pancerny niż z przodu. I więc kontowanie jest świetne na nim i ogólnie działko fajne, choć IS-7 ma lepsze działko. Jak już jesteśmy w rosyjskich czołgach, no to powiedzmy coś o niszczycielach moich, które miałem.
Tym nie grałem. Tym nawet troszkę grałem, chociaż trzeci tier to za długo się nie da grać. I bardzo pozytywnie mi się grało SU76. Lubiłem. Kochany trzeci tier, bardzo miło. Cudownie, no normalnie fajna zabawka. SU85B nawet mam asa pancernego zaznaczonego na nim. Świetny czołg, polecam. Oczywiście miałem załogę na 100%, dlatego mi się dobrze grało. Za złoto. Super zabawka, niestety szybko się skończyła. SU85 już się grało troszkę dłużej i też świetna zabawka. Już niestety wolniej się obracał na gąsienicach niż SU85B, bo to SU85B bardzo zwrotna zabawka. No normalnie taki zabaweczka do zabawy. Szybko się obracał bardzo i w ogóle. To też dosyć szybko się obracało na gąskach i też bardzo dobre działo. Pozytywnie odbieram. SU100 mi się wydaje najlepszy z tych niszczycieli, którymi do tej pory grałem, rosyjskimi. Działo, jak się zbadało, to najlepsze, a trochę trzeba było przemęczyć już na szóstym tierze. Bajka wchodzi w wszystko. Co prawda trochę papierowy jak na szósty tier. Nie tak znowu, no wiadomo, papierowy, wszystko w niego wchodziło, ale znowu nad tym działem nadrabiał wszystko, że po prostu czasami mnie nie zdążyli zniszczyć, bo ja niszczyłem za pierwszym razem, nie? Chodzi o to, że ktoś już we mnie celował, a ja go niszczyłem zanim potrafił, po prostu oddeczczał i to było cudowne. O SU-152 nie mogę do końca powiedzieć, opisać się, bo tutaj jeszcze, o tak jak tutaj widać, właśnie nie ma zbadanego działa. Jedynie co pamiętam, na koncie właśnie jest zbadane gąski, te lepsze są zbadane. Tutaj jeszcze nie, bo to trochę cofnęło w czasie na teście, jak ja grałem. Tak, tutaj to jest. Nie ma tych dwóch dział i trudno mi jest powiedzieć, jaki to jest czołg, ale ogólnie z tym działem to jest taka dziwna sprawa, że to działo niszczy. Ale musi mieć szczęście, żeby zniszczyć. Po prostu rzadko kiedy się przebija, nawet w siódmy tier. W Tigera zwykłego pamiętam, jak strzelałem z bok, w dupę, w boku, tak bokiem mi stał i w dupę mu lałem. Tigerowi zwykłemu, nie Tigerowi P. Nie mogłem go przebić, ale jak go w końcu przebiłem, to już po nim nic nie zostało, bo 700 to jest średnia, a można nawet 1000 walnąć, 900. Nie wiem czy 1000, ale 900 można walnąć tym działem. Działko bardzo dziwne, bo mała penetracja jak na ten tier oczywiście. Bo 335, ale obrażenia... Bajka, kurczę, prawie jak Estonie. Ale niestety penetracja słaba i ogromna wada tego czołgu, dlatego nie cierpię nim grać. Okropny jest, bo papierowy jak mało co na tym tierze. Chyba nic na tym tierze nie jest tak papierowy jak ten czołg. Czyli wchodzi w niego wszystko, co się podoba. Jaki czołg ja nie patrzę, to we mnie się wbija i przebija i niszczy mnie. Nie wiem z czym ja bym walczył, tylko że czasami jak uda mi się trafić, bo też bardzo niecelne jest to działo, jak trafię w szósty tier czy w piąty, no to jako zabijam za pierwszym razem, jeśli się przebije w niego. To jest taka szansa, ale jeśli ja się nie przebiję w KW1S, no to on mnie bije jak chce, a tu jest jeszcze wada tego działa, że ono strzela bardzo wolno, bo z dosyłaniem i z wentylacją to jest 15 sekund, czyli bez tego to było ponad 17 sekund, strasznie długo. Nieprzyjemnie się czeka na załadowanie pocisku. Tutaj nawet nie ma założonych tych rzeczy, ale wiem, że ja przemęczyłem trochę na luwę i kupiłem właśnie wentylację i dosyłanie jeszcze na ten czołg. No ale to właśnie dlatego nie ma, bo gąsek nie ma tutaj, a gąski już dawno są na tym czołgu.
No. Chyba opisałem. Nie opisałem wszystkiego. Tak. Bo jeszcze jest niemieckie drzewko i francuskie. Niemieckie. No to postanowiłem oczywiście iść w ciężkie czołgi. Tutaj. Zaraz, jak to jest do Tigera 2? Tak, trochę w średnie też, bo to przy okazji. PZ2 nie pamiętam, PZ3 nie pamiętam, PZA3A znaczy nie, a nawet nie było PZ3A chyba. PZ3A, a tak szybko przeleciało się to PZ3A. PZ3, no fajny, ale taki papierowy, ogólnie szybko się to przeleciało, taki, o fajny, fajny czołg. Ogólnie pamiętam, mówiłem kolegom, że fajny czołg. Ale dosyć słaby, a może mi się pomyliło z PZ4, bo chyba PZ4 opisywałem jako fajny czołg, że dobrze się nim gra, bo szybki, szybko dosyć strzela, fajny V. Ogólnie dalej, jak ja grałem oczywiście, bo ja nie grałem na VK 3601, tylko ja poszedłem na VK 3000H, 3001H. 3001H ogólnie bardzo dobrze mi się grało, bo działko przyjemne, fajne, miłe, super fajny czołg. Zresztą miałem rekord fragów na nim. Nie wiem, czy dalej nie ma. 8 fragów na VK 3001H. I ogólnie rekordowy czołg, że tak powiem. Fajny. Następny był po nim VK 3002DB i to była męczarnia. To jest czołg, który trzeba przeboleć. Nie polecam na niego iść. Ja już jeśli bym miał zdecydować, zmienić zdanie, to ja bym poszedł na nie na VK 3002DB, tylko na VK 3601H, bo to jest chyba lepiej opisywany czołg, fajniej się by nim grało. A ja dlatego zdecydowałem na to, bo siódmy tier, a to taki siódmy tier pseudo, bo to takie gówno, bo on ma to samo działo co VK 3000H. Właśnie ten czołg ma to samo działo co ten, czyli BA9. Niby kurde twarde to, ale też działem nic nie potrafiło zdziałać. O, działem nic nie potrafiło zdziałać. Fajnie się, kurczę, niby zrymowało, tak? No. Później Pantera. Tak. I on. Po prostu nie miałem o niej zdania, no. Niby fajny czołg, ale to działo trochę za szybko strzela, trochę za mało obrażenia i mi się po prostu odechciało tym grać, sprzedałem ją. Ale dla Kamila się później ją z powrotem kupiło i jest. I ja nią nie gram, bo dla mnie to jest czołg, który za mało obrażeń zadaje. Co prawda szybko strzela, bardzo dobrze wchodzi, bo penetrację ma świetną, ale po prostu ta mała ilość obrażeń po prostu mnie zniechęciła do tego czołgu, nie chciało mi się nim grać. Pantera 2 nie ma jeszcze, to nie grałem, to nie wiem. I dalej Tiger. Jakoś mi się dobrze nim grało, chociaż dużo osób mówi, że papierowy i słaby czołg. Ale mi się ogólnie nim dobrze grało, co ta prawda, jest papierowy. Ale działko też ma dobre, nawet te stokowe. Tym stokowym działkiem pierwszą bitwę w historii zagrałem. Nie wiem, nawet chyba czy nakręciłem bitwę z replaya, nie pamiętam. I miałem 4 fragi na pierwszej bitwie historycznej tym czołgiem, no. Więc dobrze, tak, no. Pierwsze wrażenie dobre odebrałem i później po prostu go lubiłem, nie? Tiger 2, właśnie jak już wspomniałem o ISie 3, od ISa 3 dużo gorszy. Bo na przykład IS-3 jest niziutki, taki, nie wchodzi w niego. Tiger 2 jest wysoki i chociaż niby pancerny, to dużo w niego włazi. Bo strzelają. Co prawda czasami się nie przybijają czołgi w Tigera 2, ale jednak działko ma słabsze od ISa 3. Na to wychodzi, że dużo słabsze od Luwe. Po prostu. Dobrze by mi się grało, jakby miało trochę lepsze działo, czyli takie godne 8 tiera, żeby waliło po czołgach po równi, a on po prostu tym działem, które ma najlepsze, jakoś nie potrafi zdziałać tego, co ja bym chciał. No. Jeszcze jest do opisania premium tank, niemiecki oczywiście, Luwe, gdzie on jest. Tutaj.
bo go mam prawie od samego początku gry. Luwę, mój ulubiony właściwie czołg w grze. Jeszcze bardziej ulubiony może był IS-3. No bo do IS-3 trzeba było dojść samemu, to była taka śmietana. Luwę mam od początku, to nie było przyjemności, żeby go zdobyć, ale świetny. Działko wchodzi, dużo czołgów przebija. Bo świetna penetracja, lepsza od, nie wiem, czy jakiś ósmy tier ciężki ma lepsze penetracje. Może T-28 ma lepszą penetrację, ten niszczyciel amerykański. Ale Luwę ma lepszą penetrację od IS-3 na pewno. Od Tigera 2 to już z pewnością. Nie wiem jak V-ka, bo tu V-ki nie miałem. Tej, dużo czołgów przecież ósmego tieru ja nie mam, nie? Ale ogólnie można nim grać jak niszczycielem, można nim grać jak ciężkim czołgiem. Nie da się nim grać jak średnim czołgiem, bo to jest wolne. O co prawda oczywiście nie bardzo wolne, jak T-28 przykładowo, ale dosyć wolny jest Luw. Ale właśnie dzięki temu, że jest bardzo celny, to można nim się ustawić bardzo daleko i jeszcze strzelać. Czyli często na malinówce ja się ustawiam za kamieniem i tam wyłapuję ofiary, tak? No. Bo celniejsze działo co prawda ma Tiger i Pantera, ale one są gorsze, mi się wydaje, od Luwę. No. Bo też pancerz ma Luwę taki przeciętny, bo czasami się coś przebije, a czasami coś nie. Jak ludzie wiedzą, gdzie strzelać w Luwę, czyli w garażu sobie zobaczmy Luwę. Gdzie on jest? A, tu. Jeśli się strzela w Luwę po prostu w ten rejon tutaj, a najbardziej w dół. Tu, o, zresztą nie mam skórek, ale on tutaj ma taki krzyż. Tu i tu. Jak tu się trafi w te łączenie i tutaj po środku tego łączenia w pionie, no to się może zapalić. Ja co prawda właśnie tutaj nawet widać jest czystość i porządek na kierowcy, tak, to jest kierowca chyba, czy mechanika, już nie wiem, lieutenant, major qualifications quickbox, a ja nie wiem, to jest chyba mechanik, czy kierowca mechanik, tak, to jest kierowca, on ma dwóch kierowców, no, czystość i porządek dałem, tak. No nie, bo to jest celowniczy, a nie kierowca, tylko taka podobna ikonka, to jest kierowca. No i czystość i porządek już tak szybko, często się nie palę, ale palił się często jak tego nie było. Właśnie jak trafiali tutaj w ten krzyż. A ogólnie w wieżę ciężko go przebić. I tyle chyba by było, bo filmik już wyszedł dosyć bardzo długi, będzie mi się konwertował z 2 godziny. Aha, nie tu, przepraszam, service record wszedłem, a to ma być search. Jeszcze przejrzyjmy. A, przecież francuskie jeszcze miałem opisać, tak? No to może tak szybko, bo tutaj nie mam za dużo do powiedzenia. Tymi mało grałem, niszczycielami, więc mam mało do powiedzenia, bo ja tym gra Kamil, to jakby Kamil był, to on by coś powiedział. Więc niszczycieli nie będę opisywał. D1 zbadałem za wolne, D2 za wolne, B1 grałem troszkę. Ogólnie nawet go lubiłem, ale słabe działo, przez nic się nie mogło przebić, ale ogólnie śmieszny czołg taki, bardziej z wyglądu śmieszny niż z działania. G1B to był słaby czołg, ale już lepszy od B1. Szybko się go zrobiło, bo mi się dobrze ogólnie nim grało, więc szybko go skończyłem. A RL-44 właśnie najlepszy do tej pory, jakim grałem ciężkim czołgiem francuskim oczywiście. Jak to wszystkie Francuzy, wchodzi w niego jak w papier, ale znowu działko świetne. Działko malina, no cudo, wchodzi, strzela co 7 sekund, a wchodzi w co się podoba, w 7 tiery, w 6 tiery. Miód malina, cudo, 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 cudo. A tutaj właśnie podobnie jak z Fałki 3001H do Fałki 3002DB, to jest przeze mnie nielubiany czołg, AMX-M4 T
1945, dlatego go nie lubię, bo on ma to samo działo co RL44. W ogóle ja nie wiedziałem, pytałem się, kurczę, znajomych, czy kiedy, który Francuz dopiero będzie szybko strzelał. Miałem nadzieję, że RL34 będzie szybko strzelny, a okazało się, że nie. Ten też nie. A, teraz to już na pewno wiem, że AMX-50-100 będzie szybko strzelny, ale już mi się odechciało po prostu cisnąć to i tutaj po prostu to się ciśnie powoli, tekst, bo to jest po prostu działo z tego czołgu, więc jest bardziej twardszy, pancerniejszy. ARL był wolny, mułowaty, AMX-M4 jest szybki, zwrotny, bardziej pancerny, ale znowu działem jest po prostu kiepski. I już na koniec opis tutaj lekkich czołgów francuskich. Tym nie grałem, bo za wolne. Tym nie grałem, bo za wolne doświadczenie zbadałem. Tym grałem bardzo mało, ale filmiki nawet mam na YouTube, można poszukać i pooglądać, jak grałem. Złotą amunicją sobie strzelałem. A tak sobie zaszalałem. Tego nigdy nie miałem, bo to był czołg, którego nie było, jak grałem, bo miałem AMX. Znaczy, miałem go, a zresztą nie wiem. Nawet nie pamiętam, czy miałem 12T, żeby mieć LC, ale chyba nie i właśnie go nie miałem, ale coś tutaj widać, jakby był zbadany. Może był, może się kupiło 12T i się zaraz obydwa sprzedało szybko. Bo ja 12T robiłem. 12T ogólnie fajny, bo to był pierwszy szybkoszczelny. Lubiłem nim grać, ale niestety bolączka rzuca na wysokie tiery, na 7 tiery, bo to był czwarty, to był piąty tier i rzucało go na 7-8 tiery. Tego nie lubiłem. To samo AMX-1375. Ja nim grałem, jak to był szósty tier, rzucało go na 7, 8, 9. Dlatego nie lubiłem nim grać. Kto inny go zbadał? Kamil. Chyba. Albo inni. Kamil najwięcej nim grał, więc ja tutaj z tego powodu, że go rzucało na wysokie tiery, nie lubiłem nim grać. I tutaj nie mam wiele do powiedzenia o AMX-1390. Jedynie, że nie go lubię niż 3075, bo bardzo długo ładuje magazynek. Ponad 40 sekund ładuje magazyn. A ten ładował 14 sekund chyba, czy coś takiego. Dlatego go nie lubię, bo ten magazynek ładuje za długo, jak dla mnie. I z tego powodu jest nielubiany przeze mnie. A tak to podobno ludzie go lubią. Dobry niby jest. To był 7, teraz jest 8. Nie mogę się doczekać Lorraina, który już jest 9, którego nie może rzucać już nisko, bo to jest przedostatni. No i już pewnie będę nim grał więcej. Dział samobieżnych nigdy nie miałem, francuskich. Niszczycielami grał Kamil, nie mam nic do powiedzenia. To by było na tyle, filmik już jest długi, bo się nagadałem bardzo dużo. Oczywiście komentarze typu po co tyle gadasz i pierdolisz, to po prostu są zbędne, bo to jest właśnie specjalny filmik, który ma służyć wygadaniu się na temat tego, co miałem i jak mi się grało, więc takie komentarze to po prostu albo będę kasował, albo ignorował. Bo już miałem taki komentarz, po co ty tyle pieprzysz i gadasz, czy coś takiego. No, pozdrawiam i mam nadzieję, że nie zanudziłem, że oglądałeś, że coś wyciągnęliście z tego filmiku. Na przegląd garaży już nie ma czasu. Bo za dużo już powiedziałem. Przegląd garażu innym razem. Oczywiście mogę zrobić przegląd garażu na teście, bo wygląda to prawie identycznie, jedynie te SU-152 jest inne, bo nie jest badane tak jak na teście, na normalnym. A tak to jest identyko. No, pozdrawiam i oczywiście zapraszam do subskrybowania i komentowania. A przypomniało mi się właśnie, miałem powiedzieć, na koniec filmiku powiem, jeśli ktokolwiek wytrwał do końca tego długiego filmu, to już powiem, że w czwartek
W zeszłym tygodniu, bo dzisiaj w poniedziałek oczywiście, w ten czwartek co był, miałem debiut na radyjku internetowym Hitsound FM i gram. Grałem w czwartek, grałem w piątek, grałem w niedzielę i oczywiście będę grał, może nie wiem czy dzisiaj, czy kiedyś. Adres daję do opisu. Zapraszam do słuchania nie tylko mnie, ale innych prezenterów, bo to ogólnie nie są DJ-owie, tylko prezenterzy, bo nie mamy licencji DJ-a, więc zapraszam do słuchania i oczywiście nas, żeby zobaczyć kiedy gram, można zobaczyć na ramówce radia, jestem Xantor oczywiście, bez żadnych dodatków 210, tylko Xantor. Zwykle moje audycje nazywam Xantorowo, Xantorowo Weekendowo, Xantorowo, 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 jakoś tak Xantorowo nazywam. Xantorowe audycje, tak. Czyli łatwo mnie tam wyczaić. Na przykład planuję w tym tygodniu Xantorowo-poetycko, chociaż nie wiem, czy się dużo osób może się nie spodobać, ale tak godzinkę może puszczę jakiegoś Turnała Sikorowskiego i jakichś innych, co śpiewają poezję. Tak planowałem. Ale też gram muzykę zwykłą, pop, takie fajne piosenki, stare, nowe, nowoczesne i nie tylko. Trochę elektroniki, trochę wszystkiego. Zapraszam do słuchania mnie na Hitsound FM. Adres oczywiście w opisie daję i będę kończył. Pozdrawiam i subskrybujcie, komentujcie. Na razie.